W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przeżywamy dzisiaj kolejny, czwarty dzień nowenny do świętych aniołów w roku anielskim, który we wspólnocie przeżywamy od początku Adwentu. A pragniemy tę modlitwę ofiarować w intencji naszej wspólnoty, miłości, miłosierdzia Jezusa i duchowej rodziny naszej wspólnoty, czyli rodziny miłości, miłosierdzia Jezusa, prosząc o opiekę aniołów nad nami, nad tym miejscem, nad pielgrzymami, którzy pielgrzymują tutaj, wszystkich, którzy nas wspierają. Proszę o modlitwę i również prosząc o ochronę w związku też z tym kolejnym atakiem na nas, na to dzieło Bożej miłości, żeby Pan nas chronił od tych wszystkich ataków. Przyjmijmy tę modlitwę w duchu też dziękczynienia za 12 lat naszej wspólnoty, która w sobotę mogła cieszyć się tym czasem dziękczynienia Bogu właśnie za ten okres wielu łask, wielu błogosławieństw. Niech aniołowie nauczą nas właśnie nieustannie dziękować Bogu, radować się tym, że możemy wysławiać miłość i miłosierdzie Jezusa. Teraz będzie litania. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Święta Maryjo, Królowo Aniołów, Święty Michale, obrońco ludu Bożego, Święty Gabrielu, który zwiastowałeś wcielenie Słowa Bożego, Święty Rafale, opiekunie chorych i podróżujących, Święci Aniołowie, którzy otaczacie w niebie tron Boski, Święci Aniołowie, którzy śpiewacie nieustannie Bogu święty, 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 Święci Aniołowie, którzy boskie rzeczy ludziom oznajmujecie, Święci Aniołowie, którzy zawsze patrzycie na twarz Boga Ojca, Święci Aniołowie, którzy cieszycie się z jednego pokutującego grzesznika, Święci Aniołowie, którzy zwiastowaliście wesele ludziom przy narodzeniu Chrystusa Pana, Święci Aniołowie, którzy służyliście na pustyni Chrystusowi Panu, Święci Aniołowie, którzy zanieśliście Łazarza na łono Abrahama, Święci Aniołowie, którzy siedzieliście przy grobie Pańskim w bieli, Święci Aniołowie, którzy pokazywaliście się uczniom przy wniebowstąpieniu Pańskim, Święci Aniołowie, którzy przyjdziecie ze znakiem krzyża na sąd przed Chrystusem Panem, Święci Aniołowie, którzy zgromadzicie wybranych na końcu świata, Święci Aniołowie, którzy odłączycie dobrych od złych, Święci Aniołowie, którzy zanosicie do Boga modlitwy pobożnych ludzi, Święci Aniołowie, którzy jesteście przy umierających, Święci Aniołowie, którzy czynicie cuda mocą boską, Święci Aniołowie, którzy wybawialiście ludzi z więzienia i niebezpieczeństw, Święci Aniołowie, którzy pocieszaliście męczenników w mękach, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módlcie się za nami, święci aniołowie. Módlmy się. Boże, Ty z podziwogodną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Shalom al halom ad ha menachonon I beshoch ha-malachanai meriafon Adonai, 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 Adonai
Adonai, 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 le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 l
Elchana, Emelche, święci aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Walczymy w armii Pana, zwyciężamy szatana. Święci aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Walczymy w armii Pana, zwyciężamy szatana. Któż jak Bóg, 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 któż jak Bóg. Święci aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Walczymy w armii Pana, zwyciężamy szatana. Święci aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Walczymy w armii Pana, zwyciężamy szatana. Któż jak Bóg, 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 któż jak Bóg. Święci aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Walczymy w imię, a w armii Pana zwyciężamy szatana. Święci aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Walczymy w armii Pana, zwyciężamy szatana. Któż jak Bóg, 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 któż jak Bóg. Niech nas i szczególnie wszystkich, którzy słuchać będą to nagranie, tę modlitwę i modlić się z nami, niech za wstawiennictwem Maryi Królowej Aniołów i świętych aniołów i serafinów, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w obecności Pana i Jego świętych aniołów. Bogu niech będą dzięki.